Także to jest wskaźnik, który nam mówi, że 2023 rok może być pod znakiem po prostu schłodzenia dalszego gospodarki. Ropa naftowa może nas zaskoczyć. Myślę, że pierwszy kwartał, drugi kwartał może być fajnymi kwartałami na pokazanie oszczędności. Podniesienie stóp procentowych euro powinno dostać trochę wiatru w żagle, a razem z nim złotówka. Inflacja będzie się stabilizowała i powinna spadać w 2023. I pamiętajmy, że jeżeli się zgodziliśmy na podwyżki cen u dostawcy, że są dwa rodzaje inflacji i łączymy to zawsze z PPI, czyli ten Producer Price Index. To są właśnie raporty DNB. To nam pokazuje po prostu sytuację, której już dawno nie ma. Chiny są uważane, że do 2030 roku będą największym producentem półprzewodników na świecie. Bo dosyć dużo osób się dzisiaj zapisało i też dużo osób pisało, że nie da rady dołączyć ze względu na jakieś podróże służbowe, dlatego nagranie będzie udostępnione. Drodzy Państwo, dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, ja się nazywam Julia Jancy, jestem założycielką Akademii Kupca i witam Państwa bardzo serdecznie na webinarze dotyczącym podsumowania roku 2022 oraz prognoz na rok 2023. Ja bym chciała kilka początkowych minut poświęcić na podsumowanie, co się działo w Akademii w roku 2022, bo dla nas również to był dosyć intensywny rok. Zorganizowaliśmy dla Państwa 7 webinarów całkowicie darmowych dla naszej społeczności wokół najbardziej topowych tematów roku 2022, czyli zaczynając od wpływu konfliktu zbrojnego na rynki surowcowo-walutowe, poprzez analizę najważniejszych walut i wpływu całej sytuacji makroekonomicznej na to, co się działo w zakupach, kończąc na najnowszym trendzie w zakupach, czyli na zeroemisyjności, tak? W tym roku, w roku 2003, planujemy kontynuować nasze działania w zakresie organizowania dla Was takich właśnie ciekawych, merytorycznych wydarzeń. Troszeczkę będzie to w tym roku inaczej zorganizowane, ponieważ będą one podzielone na takie 3 bloki. Pierwszy blok jest prowadzony jak zwykle przez Jaromira, będą to 3 wydarzenia, podsumowanie po każdym kwartale, tak, czyli mamy podsumowanie pierwszego kwartału i najważniejszych wydarzeń, które zaszły w gospodarce z punktu widzenia zakupowego, podsumowanie drugiego, trzeciego kwartału, no i w styczniu przyszłego roku będziemy mieli też podsumowanie czwartego kwartału. Drugi blok tematyczny to są spotkania Akademii Kupca z różnego rodzaju ekspertami. Najbliższy webinar odbędzie się w lutym i będzie dotyczył palet drewnianych, będzie uruchomiony cały cykl dotyczący palet drewnianych, no i trzeci blok tematyczny to są oczywiście kobiety w zakupach i tutaj też jest kilka drobnych zmian, ponieważ spotkania w ramach inicjatywy Kobiety w Zakupach również będą podzielone na 3 obszary. Pierwszy obszar spotkania otwarte, czyli w takiej formule jak do tej pory. Drugi obszar spotkania wokół stali, czyli kobiety tutaj będą wiedziały, że chodzi o tą inicjatywę Żelazne Kobiety, gdzie będziemy mówiły o stali, o tym, co się dzieje na rynku. I trzeci obszar to jest trening negocjacyjny, w którym będę się wcielała w rolę moderatora, jako że jestem trenerem negocjacji już od wielu lat, będę wcielała się w rolę moderatora i będziecie, kochane kobiety, miały możliwość ponegocjować na bazie realnych case study, no i otrzymać ode mnie feedback. Także bardzo serdecznie zapraszam na stronę akademiakupca.pl. W zakładce wydarzenia są wrzucone wszystkie wydarzenia. Znaczy jeszcze nie wszystkie, ale już na pewno większość można się już rejestrować. Wydarzenia też są organizowane na LinkedInie więc można też dołączać na LinkedInie, ale należy pamiętać, że rejestracja jest wymagana, żeby otrzymać linka. Jeżeli chodzi o tą naszą drugi nasz obszar naszej działalności w Akademii, czyli o szkolenia. W zeszłym roku zrealizowaliśmy wszystkie szkolenia, które zakładaliśmy w zakresie mechanizmów rynków surowcowo-walutowych. W tym roku dalej kontynuujemy ten trend, tylko że mamy jedną dość istotną zmianę. Biorąc pod uwagę ilość zapytań z Państwa strony, podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu lokalizacji tych szkoleń, czyli wychodzimy poza Wrocław, czyli teraz szkolenia będą dostępne we Wrocławiu, w Poznaniu i w Warszawie. Z mechanizmów rynków surowcowo-walutowych planujemy tylko 4 terminy, także zachęcam do rejestracji, bo miejsc naprawdę nie ma dużo, a każde szkolenie zamknięte zdejmuje nam jakby termin ze szkolenia otwartego, więc warto się spieszyć. I w tym roku też uruchamiamy 2 dodatkowe bloki szkoleniowe. Pierwszy blok szkoleniowy to jest blok szkoleniowy, który będzie prowadzony przeze mnie, z transformacji funkcji zakupów w kierunku strategicznego zarządzania zakupami, czyli praktycznie to, czym zajmuję się w mojej rozprawie doktorskiej. Program też będzie już jutro na stronie, także będzie można sobie było zerknąć i w tym obszarze też będę prowadziła webinary, żeby troszeczkę przybliżyć, o co chodzi w tym strategicznym zarządzaniu zakupami przez pryzmat zmieniających się paradygmatów. I trzeci obszar to jest negocjowanie w oparciu o strukturę kosztu zakupu, czyli nasze słynne cost breakdowny i to będzie szkolenie, które jest na etapie ustalania zakresu merytorycznego, bo będzie to szkolenie prowadzone zarówno przeze mnie, jak i przez Jaromira, czyli przez 2 trenerów, gdzie będziemy pokazywać na realnych przykładach, jak te formuły cenowe tworzyć, ale w detalu, a nie na dużym poziomie ogólności, na zasadzie, że cenę należy podzielić na pracę, tak, surowce, overhead i logistykę, czyli transport. Będziemy wchodzić troszeczkę bardziej w temat, troszeczkę głębiej w temat, tak żeby to szkolenie było nadal utrzymane w takim mocno merytorycznym zakresie. No i tutaj polecam zapisać się, jeżeli ktoś jeszcze nie jest, do newslettera Akademii Kupca, no bo tam będą wszystkie informacje. I teraz tak, chciałabym się od Was dowiedzieć, jakie według Was były najważniejsze wydarzenia roku 2022. Napiszcie proszę na czacie, a w czasie jak Wy będziecie pisać, to ja tylko jeszcze dopowiem kilka kwestii organizacyjnych dla tych osób, które są z nami pierwszy raz. Takie zasady, których się trzymamy na szkoleniu, to jest tak, wyciszamy mikrofony. Jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, to podnosi łapkę do góry, o ja teraz podniosę łapkę, ta łapka jest też widoczna na liście uczestników i też jakby nam kolejkuje pytania, więc jeżeli są jakieś pytania, to bym prosiła, żeby po prostu podnieść łapkę. Jaromir widzi tą łapkę, tak, teraz postaram się widzieć, ale jak wejdę w trans, to mi tam przypomni, tak, Julia. Słuchaj, to ja tutaj trzymam pieczę nad wszystkim, także spokojnie, ale chodzi o to, żeby po prostu kolejkować te pytania. Jak Jaromir skończy myśl, to wtedy może zerknąć i wywoływać poszczególnych z Was do pytania, tak? Czyli zgłaszamy pytania przez łapkę, włączamy mikrofon, jak mówimy, jak nic nie mówimy, mikrofon pozostawiamy wyłączony, żeby nam nie ściągało dźwięków. Jeżeli ktoś ma ochotę włączyć kamerę, to super, bo zawsze się obawiamy tego, że jak spotkamy Was kiedyś na żywo, to Was po prostu nie poznamy. Także jeżeli ktoś ma ochotę włączyć kamerę, to serdecznie zachęcam. Jeżeli ktoś ma gorszy internet i pomaga wyłączenie tej kamery, to też oczywiście nie ma żadnego problemu. Webinar jest nagrywany, nagranie będzie udostępnione. Także jeszcze raz zachęcam do wypisania takich najważniejszych według Was, może być top 3 wydarzeń, które się które miały miejsce w 2022 roku, no na pewno wojna, tak, na pewno ten konflikt zbrojny, wszystkie turbulencje, na pewno Chiny i to, co się w Chinach działo, dużo było też o kontenerach, dużo było o surowcach, także piszcie. Dzisiejszy webinar ma być w formie panelu dyskusyjnego, więc tutaj zacznę, Jaromir, od Ciebie. Jak Ty widzisz 2002 rok? Jak Ty oceniasz, co tam było najbardziej istotne? Musisz włączyć mikrofon, bo nie słychać Ciebie. To rozumiem, że to jest jeszcze pytanie przed prezentacją, czy już wchodzimy tutaj powolutku w interakcję, bo ja mam kilkanaście slajdów przygotowanych i witam wszystkich przede wszystkim. Tutaj kolega Bartek napisał mundial. To zgadzam się, Bartłomiej, mundial to było wydarzenie niesamowite. Ja osobiście część przespałem, znaczy przespałem w sensie nie oglądałem, ale kilka meczów było fajnych. Ale tutaj też widzę turbulencje na rynkach surowców, alokacje przewodników, konflikt zbrojny, ograniczenia dostępności. Tak, myślę, że to są rzeczy, które bardzo mocno wpłynęły. I ja może odpowiadając, Julia, na to pytanie, pozwolę sobie na przedstawienie tego, jak ja postrzegam 2022, po czym przejdę trochę do tego, co przewiduję na 2023 i myślę, że będzie później czas na to, żeby jeszcze troszeczkę tutaj czasu spędzić na pytania, odpowiedzi, ewentualnie panel dyskusyjny. I tutaj Lidia napisała zerwane łańcuchy dostaw. Tak, to wszystko rzeczywiście się wydarzyło. Podsumowanie roku 2022, więc tak. Ja myślę, że rok 2022, ale też lata 2020-2021 obfitowały w dużo wydarzeń mikro i makro. I to, co działo się w 2022, to było tak naprawdę spuścizną trochę poprzednich 2 lat. Dotknęły nas duże wydarzenia geopolityczne, bardzo dużego kalibru. Mam tutaj na myśli głównie atak Rosji na Ukrainę, ale jeszcze bardziej istotny z punktu widzenia łańcuchów dostaw i nas jako kupców, to oczywiście Stany Zjednoczone i Chiny i zimna wojna, która się między nimi toczy. No i gdyby taką refleksję miałem, gdybyśmy się cofnęli do 2019 roku i pomyśleli sobie, że ma się wydarzyć to, co się rzeczywiście się wydarzyło, to byłoby to uznane za czystą abstrakcję. Najpierw pandemia, potem zerwane łańcuchy dostaw. To zostało spotęgowane dodatkowo wojnami handlowymi, głównie między Chinami i USA, ale też w Europie, tak jak mówiłem. Do tego doszedł konflikt militarny między Rosją i Ukrainą. No i przyszła potężna fala inflacji na całym świecie, szybujące ceny energii oraz surowców. No i na deser dodajmy jeszcze odcięcie Chin od wysoko zaawansowanych technologii. Tutaj ktoś pisał o półprzewodnikach, co ma potężne konsekwencje w dzisiejszym świecie, szczególnie dla Chin, no i bardzo duże ryzyko wynikające z tego konfliktu na Tajwanie. O tym kilka słów być może później opowiem, jeżeli będzie czas. Po tym wszystkim, co się stało, to zaskoczyć mógłby nas chyba tylko atak jakiegoś T-Rexa, Godzilli i to z Bałtyku albo jakiegoś innego King Konga, ewentualnie przybycie obcych, ale wracając tutaj na ziemię, wiele... Słuchaj, Jaromir, nigdy nie mów nigdy. No już się tego nauczyłem. Tak, 3 lat to słuchaj, wiesz. Tak. Tak naprawdę wiele z tych procesów ekonomicznych oraz konsekwencji tej nieodpowiedzialnej tak naprawdę polityki monetarnej przewidywaliśmy w Akademii Kupca, bo rynki działają według pewnych schematów i na przykład już w 2020-2021 mówiliśmy o ryzyku inflacji, wtedy kiedy wszyscy mówili, że będzie deflacja. Mówiliśmy też o bliskim szczycie na cenach surowców, wtedy wydawało się to czystą abstrakcją. Bardzo dużo dostawałem informacji, czy się przypadkiem nie pomyliłem. W pierwszym kwartale 2022 mówiłem o nadchodzących agresywnych podwyżkach stóp procentowych i wynikającej z tego potencjalnej recesji, której najprawdopodobniej już pierwszy etap właśnie przeżywamy teraz. I mówiłem to w czasie, kiedy wszyscy przekonani byli, że i ceny surowców, i energii będą szybowały w nieskończoność. Szefowie banków centralnych zapewniali, że inflacja nie ma szans się rozwinąć i że jest to przejściowe zjawisko. Tutaj nasz pan Glapiński brylował w kwestii optymizmu, był naprawdę optymizmem, podziwiałem go bardzo i przewidywał jeszcze pod koniec 2021 roku widmo deflacji zamiast inflacji. No, wiemy, gdzie jesteśmy, jak to się skończyło. Więcej w temacie tych mechanizmów rynkowych, których tutaj troszeczkę taką zajawkę dałem i o których powinien każdy kupiec wiedzieć, uważam, szczególnie w dzisiejszych czasach. Mówię na webinarze nagranym w czerwcu 2021, więc sporo czasu temu, ale jeżeli ktoś chciałby sobie odświeżyć i zrozumieć, jak te rynki i te mechanizmy działają, w jaki sposób byłem w stanie przewidzieć to, co teraz mamy, no to jest taki webinar zatytułowany Mechanizmy rynków surowcowo-walutowych i zachęcam do po prostu odwiedzenia Akademii Kupca na YouTubie i wrzucenia sobie tego. On jest dosyć długi, ale myślę, że ciekawy. No i tutaj wrzuciłem takiego kameleona, bo uważam, że my w dziale zakupów generalnie, nie tylko w dziale zakupów, ale ogólnie jako ludzie, no musimy naprawdę być super przygotowani do zmiany warunków i praktycznie, no tak jak mówiłem, no to, co się wydarzyło, mogło się jeszcze całkiem niedawno wydawać czystą abstrakcją. Dobrze. Najpierw, zanim przejdziemy do 2023 roku, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, co przewidywaliśmy już w końcówce 2021 i to na trzech rynkach. Wtedy po potężnych wzrostach cen, których doświadczaliśmy i to było na kluczowych surowcach, na działy zakupów padł naprawdę blady strach. Pojawiła się wtedy typowa reakcja psychologiczna, czyli przekonanie, że ceny będą już tylko teraz rosły. Pamiętam wiele dyskusji z ludźmi z różnych firm i na pytanie, co dalej będzie, każdy naprawdę się bał, że te ceny będą rosły. Pamiętam, dostawaliśmy wtedy w Akademii Kupca masę zapytań o to, co dalej, no ale są narzędzia, które tak naprawdę pozwoliły przewidzieć mniej więcej to, co się stanie i chciałbym tutaj najpierw pokazać, jak bardzo świat stał się nieprzewidywalny. To jest najnowszy indeks z Bloomberga. Nie wczytywałem się w to, jak on jest skonstruowany, ale mnie zaciekawił. To jest pierwszy raz, kiedy go widzę, ale tutaj widać, że ten ekonomiczny indeks niepewności no, wyskoczył na nowe maksima, jeszcze nigdy tak nie było i myślę, że tego niestety będziemy musieli się spodziewać, aczkolwiek nie chcę straszyć, myślę, że raczej będę miał dobre wiadomości dzisiaj, jeżeli chodzi o 2023. Zobaczmy, w listopadzie 2021, tutaj może wezmę wskaźnik taki laserowy, mówiliśmy, że tutaj ceny stali, gdzie one naprawdę szybowały, że one będą spadały. No i w 2022 rzeczywiście we wrześniu widać, że dokładnie te ceny zachowały się tak jak to przewidzieliśmy. Drugim takim rynkiem był rynek metali przemysłowych. Tutaj identyczna sytuacja, tak jak widzicie, przewidywaliśmy po prostu poprzez mechanikę rynku, ale też odpowiednie wykresy, że te ceny muszą zacząć spadać i rzeczywiście we wrześniu 2022 dokładnie rynki zrobiły to, co miały zrobić. No i kapitan rynków finansowych, czyli dolar amerykański, ale też predykcje tutaj dotyczące recesji, to było też pod koniec 2021, kiedy mówiliśmy, że będzie ograniczenie do druków, wzrost stóp procentowych i to oznacza mocniejszego dolara, problem z płynnością, obsługą długu i potencjalnie recesję, tak jak tutaj widzicie. I rzeczywiście dolar zrobił niesamowity rajd. Stał się bardzo mocny, no i to doprowadziło do tego, co widzimy teraz, a mianowicie do dużego problemu z obsługą długu, ale też recesją. O recesji będę mówił troszkę później i podkreślę to jeszcze raz, żyjemy w erze totalnego szumu informacyjnego, ogromnej ilości danych, każdy z nas ma je na wyciągnięcie ręki. Ja czasami to czuję, że ta głowa moja, gdybym tego nie filtrował, to naprawdę, no to można wręcz oszaleć. Natomiast jedną z kluczowych umiejętności, ja uważam, w dzisiejszej rzeczywistości przeładowanej danymi jest odsiewanie szumu i zrozumienia, na jakie dane patrzeć. Najgorsze, co można zrobić, uważam, to jest po prostu patrzenie w te takie popularne portale i zażynanie się tymi wszystkimi informacjami. W jeden dzień pójdzie w prawo, drugi dzień pójdzie w lewo, a później na południe i na północ. Trzeba wiedzieć, na jakie dane patrzeć, jak je interpretować, żeby wyłuskać naprawdę w miarę klarowny obraz ekonomicznej rzeczywistości i myślę, że tego typu właśnie umiejętność na przykład robienia takich wykresów to jest bardzo, bardzo, bardzo przydatna umiejętność w dzisiejszych czasach. No i jaki będzie rok 2023? Tutaj od razu powiem tak, przewidzenie tego, co stanie się w roku 2023 albo dalej jest zadaniem dość karkołomnym. ta otaczająca rzeczywistość jest naprawdę nieprzewidywalna. Po naszej stronie jednak stoją takie pewne niezmienne mechanizmy rynkowe, o których właśnie mówiłem na wielu webinarach i one ostatecznie zawsze działają. To jest tylko kwestia tego timingu rynku, ale jeżeli zrozumiemy, w jaki sposób rynki działają, to po prostu pewne rzeczy się zadzieją, to jest tylko kwestia czasu. Ale podejmę z godnością próbę predykcji na 2023, otworzę swoją kryształową kulę albo spojrzę w nią może i postanowiłem skupić się tylko na tematach, które według mnie będą miały bezpośrednie tutaj znaczenie dla gospodarek, dostawców i oczywiście działów zakupów w roku 2023. Więc tak, przyjrzymy się dzisiaj zagrożeniom geopolitycznym, planom dwóch głównych banków centralnych, amerykańskiego i europejskiego, inflacji, waluty euro, USD, PLN, rynek metali przemysłowych, będzie też ropa naftowa i gaz oraz, mam nadzieję, zdążę powiedzieć kilka słów o półprzewodnikach. Zobaczmy, co przewiduje IMF, czyli Międzynarodowy Fundusz Monetarny. Oni przewidują, że ekonomia w 2023 roku generalnie się skurczy i są to dosyć duże spadki. Natomiast co ja myślę, że jest istotne dla nas, żeby odsiać tą całą masę informacji. Po pierwsze, pierwsza rzecz, na którą powinniśmy spoglądać, to jest rywalizacja mocarstw. Mówiłem o wojnie ukraińsko-rosyjskiej i zimnej wojnie bardzo poważnej między USA a Chinami. Najprawdopodobniej wielu ludzi sobie nawet nie zdaje, jak napięta jest ta sytuacja i do czego ona może doprowadzić, ale ta zimna wojna uważam, że jest najbardziej istotną rzeczą, którą trzeba po prostu monitorować. I chodzi tutaj o dostęp do technologii, czyli o być albo nie być w dzisiejszych czasach. Druga rzecz to jest bezpieczeństwo energetyczne. Tutaj szczególnie Unia Europejska, polityka klimatyczna, trend net zero, sufity cenowe na ropę z Rosji oraz decyzja, że nie będziemy jako Europa już z Rosji importować produktów ropopochodnych. Tutaj myślę, że bardzo dużym takim tematem jest to uzależnienie energetyczne od Rosji. Myślę, że Unia Europejska poprzez swoją politykę klimatyczną, która okazała się łagodnie tutaj rzecz ujmując utopijnym niewypałem, który trudno będzie teraz rozbroić, no niestety wprowadziła bardzo dużo zamieszania. Ropa z Rosji wciąż jest kupowana i to w dużych bardzo ilościach przez Turcję, Indie, Chiny, no ale oczywiście Europa postanowiła, że nie będzie tego robić. Ma ku temu dobre przesłanki jak najbardziej, natomiast tworzy to pewne nierównowagi ekonomiczne. I problemem jest to, że w lutym będzie embargo i jeżeli dostawy produktów ropopochodnych zostałyby zatrzymane przez decyzję polityczną, na przykład Putina, bo on mówi, że nie będzie dostarczał na takich warunkach, no to będziemy mieli potężny szok podażowy i cenowy. Więc ja tutaj widzę na 2023 pewne ryzyko tego, że ceny, może nie gazu, ale ropy naftowej, myślę, że tam jest potencjał do tego, żeby jeszcze podskoczyć, ale nie sądzę, żebyśmy wyszli poza te szczyty, które mieliśmy, ale to o tym później opowiem. Numer 3, tutaj muszę... Numer 3 to jest cyberbezpieczeństwo i tutaj jeden udany atak potrafi zatrzymać na tygodnie najlepiej zarządzany biznes. Wrzućcie to w swoje modele oceny dostawców. Zarządzanie bezpieczeństwem tej infrastruktury IT to jest naprawdę kluczowy i poważny temat i bardzo często marginalizowany. Numer 4, kultura zarządzania ryzykiem i zrozumienie mechanizmów rynkowych. I tutaj mamy ryzyko operacyjne u dostawców, tematy środowiskowe, ESG. Od tego nie uciekniemy, o tym jeszcze będę mówił na końcu w podsumowaniu. Natomiast bardzo ważne jest, żeby wprowadzić narzędzia, które są związane z zarządzaniem ryzykami również komercyjnymi. Te ryzyka będą bardzo poważne. Zróbcie sobie przegląd narzędzi, których używacie do analizy ryzyka. One mogą być różne, one mogą być nawet w formie zwykłego Excela, ale rozważcie też plany awaryjne. Co się stanie, co zrobię, jeśli stanie się X albo Y. Tematy środowiskowe, od tego nie uciekniemy. 2023 będzie według mnie potężnym przyspieszeniem, jeżeli chodzi o wymogi ESG i o to, z kim powinniśmy współpracować. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o stopy procentowe, to jest coś, co my musimy być tego świadomi. I tutaj o stopach procentowych powiem za chwilę, ale podzielę się taką konkluzją, która się u mnie pojawiła po przeczytaniu setek stron różnych analiz, raportów bardziej oficjalnych, mniej oficjalnych. I zauważyłem jedną rzecz, że o rzeczach, które są źródłem wielu teraźniejszych problemów, jest zupełnie cicho. Wszyscy mówią o inflacji, o kryzysie, ale nigdzie nie znalazłem ani słowa o tym, że jest to spowodowane na przykład nieodpowiednią polityką monetarną. Nie ma takich rzeczy, po prostu tak jakby zupełnie pomijamy źródło problemów, które teraz mamy, ale nikt nie mówi i nie piętnuje tego, co spowodowało to. Ja później o tym trochę opowiem. Przez ten dodruk pieniądza, który z powietrza był wpompowywany i przytłaczającym zadłużeniem całych państw, no ta sytuacja nie wygląda dobrze i dlatego mamy to, co teraz mamy. No i narracja jest taka, że to jest wszystko niewidzialna ręka rynku, ewentualnie Putin może być, natomiast jest to klasyka komunikacji społecznej i jest stosowana z powodzeniem od setek, jak nie od tysięcy lat. Kluczowe ryzyka w 2023 roku, które zostały zebrane od respondentów najnowszej ankiety dotyczącej globalnych ryzyk. Ta ankieta jest opublikowana przez Światowe Forum Ekonomiczne. Nie jestem dużym fanem wielu rzeczy, które robią, ale mają też dużo fajnych rzeczy i to jest jedna z nich. Ja tutaj chciałbym zaznaczyć 3 albo 4 rzeczy, na które powinniśmy być wyczuleni. Duże koło, taki bąbel, to oznacza, że to jest bardzo duże ryzyko, a im mniejsza, tym mniejsze ryzyko. Jeżeli chodzi o linię, to taka też najszersze linie oznacza, że to są bardzo ze sobą połączone tematy. No i zauważcie, pierwsza rzecz jest tutaj kolaps systemowo ważnych łańcuchów dostaw. Kolaps, czyli po prostu zerwanie łańcuchów dostaw i zauważcie, że to jest połączone z konfrontacją taką geoekonomiczną czy geopolityczną. Więc te dwie rzeczy uważam, że tego teraz doświadczamy i widzę tutaj duże ryzyko. Jeżeli by się stało tak, że te łańcuchy dostaw dalej zaczną się rozpadać, no to będziemy mieli duże szoki podażowe i znowu skoki cenowe, ale przede wszystkim problem z dostarczeniem i z wyprodukowaniem rzeczy. Także to są dwie pierwsze rzeczy. Druga rzecz, która mnie tutaj zaciekawiła, jest koszty życia. Trzecia rzecz to jest erozja tak zwanych więzi społecznych i ona jest tutaj połączona z dezinformacją, no a tego jest masa teraz, także tak jak mówię, dieta informacyjna w dzisiejszych czasach to jest podstawa według mnie. Ja tutaj osobiście myślę, że te ryzyka są dobrze zmapowane, no i co jest takimi największymi ryzykami, które się manifestują w większości tych ankiet od respondentów. Pierwsze, kryzys energetyczny, kryzys, no, czyli inflacja, czyli kryzys związany z kosztami życia. Wzrastająca inflacja, znowu jedzenie tutaj, no i cyberataki. Także to jest to, co myślę my wszyscy czujemy, natomiast później sobie zobaczymy, czy rzeczywiście powinniśmy się martwić o kryzys energetyczny, o wzrastającą inflację. Także o tym sobie powiemy. No i przechodzimy do tematu inflacji. To jest pierwsza rzecz, o której musimy wiedzieć. I teraz tak, inflacja w USA sięgnęła, no to ona jest na najwyższych poziomach od 4 dekad. Trochę spadła, ale generalnie to są poziomy, których od 4 dekad nie obserwowaliśmy. Inflacja w Unii Europejskiej, w strefie euro osiągnęła historyczny rekord, teraz też trochę spadła, ale to jest bardzo, bardzo wysokie poziomy. I inflacja, problem, wiecie, w Polsce mamy 16,6% chyba, czy 16,5%. No i dlaczego ta inflacja jest taka zabójcza? Ona jest zabójcza dlatego, że jeżeli się pojawi, to wymaga podnoszenia stóp procentowych. A to oznacza, że po prostu pieniądza w gospodarce nie ma i chłodzimy tą gospodarkę. Temat mechanizmów inflacji, ja w nie nie będę teraz wchodził, bo to omówiłem w takim webinarze zatytułowanym Analiza waluty PLN. Można sobie zapisać i bardzo polecam to obejrzeć tym, którzy nie obejrzeli, dlatego że tam temat podałem w bardzo lekki, przystępny sposób i wytłumaczyłem dokładnie, jakie ma również implikacje takie społeczne inflacja. To jest webinar z maja 2022 roku. No i ta inflacja generalnie jest bardzo niebezpiecznym procesem, bo tak te wszystkie praktycznie historyczne epizody inflacyjne zawsze zaczynały się od dwóch rzeczy. Pierwsze, dodruk pustego pieniądza, mamy to w niesamowitej ilości, a drugie to jest zadłużenie. I mamy obydwie te rzeczy teraz na niespotykaną wcześniej skalę i dlatego no, ta inflacja się zachowuje tak, jak się zachowuje. Dobrą analogią tutaj do inflacji, do tego, jak jest szkodliwa, to jest pasta do zębów, wyciśnięta. kiedy ona wyjdzie na zewnątrz, to ją bardzo trudno z powrotem zapakować do tubki, a nawet jakbyśmy coś tam kombinowali, to zawsze coś tam gdzieś się pobrudzi, zostanie na zewnątrz i zaczyna mocno przeszkadzać. Naprawdę natura inflacji jest taka, że jak ona się pojawi, to bardzo ciężko z nią sobie poradzić. To wymaga wyrzeczeń, no i teraz tego doświadczamy. Tutaj jedna rzecz dla osób, które miały jakieś rozmowy z dostawcami dotyczące wzrostu na przykład cen czy rewizji cen ze względu na inflację, bo to, co będziemy widzieli teraz i to będzie bardzo promowane przez naszych włodarzy rządzących, to będzie sztuczka, która będzie polegała na tym, że będziemy obserwować zmianę dynamiki inflacji. Ta inflacja będzie spadała, natomiast musimy pamiętać, że nawet na przykład jeżeli teraz 16% w czerwcu inflacja, nie wiem, wynosiłaby 10%, to inflacja jest liczona rok do roku. Co to oznacza? To oznacza, że z 16 spadnie na przykład w czerwcu do 10, ale to 10 będzie się nakładało do bazy z poprzedniego roku. W poprzednim roku, w czerwcu, mieliśmy 16% inflacji, to jak teraz ona nam z 16 spadnie, bo teraz jest też 16,5, spadnie nam do czerwca do 10, to rządzący nasi włodarze będą mówili, zobaczcie, jak dobrze rządzimy, tu wszystko spada, a tak naprawdę ta inflacja będzie wynosiła 26%, bo one się po prostu na siebie nakładają. Także nie dajcie się nabrać na pewną narrację, którą będziemy najprawdopodobniej w drugiej połowie roku widzieli. No dobrze, ale wróćmy do naszych rekordów inflacyjnych. Jak zareagowały banki centralne na problem inflacji? We wrześniu to jest pani Lagarde, to jest pan Powell, szefowie dwóch najważniejszych banków centralnych, powiedzieli, że będą zacieśniali, czyli podnosili stopy procentowe, nawet jeżeli ekonomia, czyli gospodarki będą wyhamowywały, a nawet się kurczyły. To był bardzo mocny, no takie przesłanie do rynków. A co zostało powiedziane na początku 2022 roku, czyli 9 miesięcy przed tym, co pokazałem przed chwilą. Powell powiedział, że tylko będzie podnosił bardzo delikatnie stopy procentowe i że inflacja to jest generalnie jakiś tam przejściowy problem. Pani Lagarde była nawet bardziej optymistyczna i powiedziała, że ona generalnie nie widzi, żeby stopy procentowe podnosić. No i krótko po tym podniosła je o 0,75 punkta procentowego, co dla strefy euro jest bardzo, bardzo trudne. I po tym przesłaniu 40 krajów i banków centralnych tak naprawdę zaczęło podnosić masowo stopy procentowe. Musieli to robić ze względu na implikacje dla gospodarek i dla walut. No i po tym nagle się okazało, że nagle się pojawiły wszystkie nagłówki mówiące o tym, że teraz ekonomia się będzie już kurczyła i tak dalej. I to musiało nastąpić, bo taka jest po prostu mechanika rynku. To było wiadomo już na długo przed. Więc tutaj też musimy zawsze uważać na to, co mówią nam w mediach, że tak powiem, głównego nurtu. I te podwyżki stóp procentowych mają bardzo negatywny efekt dla gospodarek. I to teraz widzimy. No więc szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Krystalina Georgiewa, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, powiedziała, że świat idzie w recesję generalnie. To było dosłownie 2 stycznia. Ludzie, duży biznesmeni, ekonomiści, którzy się zebrali w Davos, również mówią, że i 2 osoby na 5 obawia się, że ich firmy nie przetrwają następnej dekady i wszyscy się obawiają inflacji, zmienności i konfliktów geopolitycznych. Także teraz jesteśmy zasypywani tego typu informacjami i tutaj znów chciałbym powiedzieć, że jeżeli jesteśmy zasypywani pewnymi informacjami, to już powinien być dla nas jakaś taka jaskółka, taki kanarek, że być może zbliżamy się do jakichś decyzji władz monetarnych, które powinny odwrócić sytuację, ale o tym zaraz opowiem. Chciał znowu wrócić do inflacji, do tego, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy, bo ta cała otoczka, o której mówię, ona ma nas doprowadzić do tego, żebyśmy zrozumieli też pewne mechanizmy. Więc tak, te dzisiejsze stopy procentowe, a one, tak jak mówiłem, są strasznie ważne dla ekonomii, one w Stanach są na poziomie 4,5%, a w Europie tylko 2,5%. No i teraz pytanie jest, dlaczego mamy taką różnicę i dlaczego ten Europejski Bank Centralny nie podnosi tego dalej, mając prawie 10% inflacji versus 6% w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj dochodzimy do bardzo ważnego aspektu, a mianowicie tego, że Europa niestety wiedzie plumb w poziomie zadłużenia i nasz bank centralny europejski jest w bardzo nieciekawej sytuacji, bo mamy kilku takich czempionów, którzy są po prostu liderami zadłużenia. To jest Grecja tutaj, później Włochy, później mamy Portugalię, później mamy Hiszpanię, Francję, Belgię tutaj. No i generalnie wszystko powyżej tej linii, to jest 100%, to jest zadłużenie PKB do PKB, to jest niespłacalne. Więc teraz, mając tak olbrzymi dług i podnosząc stopy procentowe, możecie sobie wyobrazić, że jest bardzo krótka droga do tego, żeby te po prostu kraje zbankrutowały. A to totalnie położyłoby całą strefę euro i naszą walutę. Więc pani Lagarde ma bardzo ciężki orzech do zgryzienia, sama problem spowodowała, drukując duże pieniądze, no ale teraz jest, że tak powiem, w narożniku. Co z tego wynika dla nas jako kupców i działów zakupów? Wynika jedna rzecz, i tutaj też chciałbym powiedzieć, że to jest właśnie powód, dla którego euro tak potężnie dostało względem dolara, tak się mocno osłabiło. Właśnie to, że te stopy procentowe nie były podnoszone odpowiednio wcześniej. I teraz ważna rzecz jest taka dla nas, że dla tych, którzy kupują w euro, obserwujcie, czy nie zaczęliście przepłacać, bo jeżeli wydajecie w euro, a na przykład, nie wiem, macie wycenę w dolarach, czy tam w jakichś juanach chińskich, czy w innym, no to umacniające się euro powinno spowodować, że powinniście mniej płacić za swoje produkty. Później opowiem, jak euro w ogóle widzę, ale tutaj poprzez te zapowiedzi agresywnych podwyżek rzeczywiście euro dostało wiatru w żagle i ja myślę, że ono się ma szansę umacniać. Tak, nie jakoś drastycznie, ale ma szansę. Polska złotówka jest skorelowana z euro. Jeżeli euro będzie sobie w miarę dobrze radziło, to polska złotówka też powinna sobie dobrze radzić, szczególnie do dolara amerykańskiego. Także to jest taka jaskółka. No i cykl rynkowy zawsze działa w ten sam sposób. Więc najpierw jest też w formie takiej bardziej edukacji i tego, co później wyciągniemy wnioski z tego. Najpierw jest potężny dodruk i proszę zauważyć, że tutaj w 2020 po prostu każdy zdecydował, że zadrukowanie papierków to jest dobry pomysł na to, żeby recesję zadrukować, więc zrobili to, co na przykład Zimbabwe kiedyś, czy tam Wenezuela. No i każdy wmawiał, że to nic nie spowoduje. Niestety, rok później właśnie przez to pojawiła się inflacja, czyli najpierw mamy potężny dodruk, tak jak zawsze w historii, później pojawia się inflacja, a jak się pojawia inflacja, no to trzeba stopy procentowe podnosić. No więc w 2022, czyli rok po pojawieniu się inflacji, zaczęły być podnoszone stopy procentowe. Bardzo to ładnie wygląda. No i teraz, po co o tym mówię? O tym mówię po to, że niewiele osób łączy recesję, czyli te podwyżki stóp procentowych, nie ze stopą inflacji, tylko z dodrukiem pieniądza. O tym nikt nie pamięta, nikt tego nie kojarzy w ogóle. Także musimy wiedzieć, że jak następnym razem zobaczymy potężny dodruk pieniądza, to się musi w końcu przerodzić w inflację. Na razie jesteśmy gdzieś tam na końcu tego cyklu. No i teraz co musi się stać, to jest takie pytanie, co musi się stać, żeby gospodarka znowu ruszyła? No trzeba zrobić po prostu operację odwrotną do tego, co zostało zrobione tutaj, czyli te stopy procentowe muszą być obniżane. Nie jesteśmy jeszcze w momencie, kiedy można to zrobić, bo inflacja jest zbyt duża, ale taki moment przyjdzie i to jest to, na co my powinniśmy patrzeć jako ludzie pracujący z pieniędzmi i w działach zakupów. Czyli co zatem obserwować? Moment, w którym banki centralne zaczną mówić o obniżkach stóp procentowych albo je już wprowadzać, to będzie moment, w którym powinien zacząć się nowy cykl ożywienia. Dopóki to się nie stanie, nie ma szans, żeby coś niesamowitego się stało na przykład na surowcach i tutaj mówię o wzrostach cen. Także to jest jedna rzecz, którą trzeba obserwować. Jeżeli gdziekolwiek usłyszycie na przykład, gdzieś tam w jakichś wiadomościach, o, Europejski Bank Centralny już chce zaczynać obniżać stopy procentowe, w Stanach to samo. To jest moment, kiedy zacznie się nowy cykl i będziemy mieli znowu dodruk pieniądza, co znów objawi się później inflacja. Wchodzimy tutaj już w temat inflacji, ale jak na nią w ogóle patrzeć, bo inflacja jest, tak jak mówiłem, no, paskudnym procesem, ale my, żeby zrozumieć, z czego ona wynika, no to trzeba ją rozbić na pewne czynniki pierwsze. No i tutaj to jest inflacja w Europie. Ja ją wybrałem dlatego, że mieszkamy w Europie, dużo tutaj biznesu prowadzimy. I zauważcie, ta czerwona linia, ona stanowiła około prawie 50% całkowitej inflacji. To jest energia. Więc jeżeli chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co stanie się z inflacją, no to musimy spojrzeć na energię, czyli na ropę naftową i na gaz, który tą inflację spowodował. I na to sobie zaraz spojrzymy i zobaczymy, co możemy z tego skonkludować. No więc dobra, spójrzmy na rynki. Zanim spojrzymy na te rynki, czy są jakieś pytania do tego, co powiedziałem, czy nie ma pytań i chcecie zobaczyć, co się nam dzieje na tym rynku gazu i ropy naftowej. Ja już tutaj sobie to przygotuję. Zobaczę, czy nie ma jakichś łapek, ale nie widzę łapek, to dobrze. OK, super. Więc najpierw spójrzmy sobie na roczną zmianę cen ropy naftowej. Tak jak widzicie, to jest minus 4% w stosunku do tego, co było w styczniu zeszłego roku, czyli tutaj jesteśmy tak naprawdę poniżej poziomów sprzed tej dużej inflacji, wyskoku inflacji. Bardzo dobry sygnał dla nas. To oznacza, że to oznacza, że ta linia tutaj, która większość inflacji spowodowała, tak jak widzicie, ona już się zaczyna obniżać i ona według mnie będzie się dalej obniżała. Dlaczego? Dlatego, że spójrzcie sobie na gaz naturalny, ale w Europie. 24% poniżej tego, co było rok temu. Bardzo fajna wiadomość dla nas. To oznacza, że dynamika inflacji będzie wyhamowywała i to powinno tutaj nam dać dużo możliwości do tego, aby rozmawiać i negocjować z dostawcami. I teraz jedna z ulubionych technik handlowców w 2022 roku to było: proszę o pieniądze, bo inflacja jest. Osobiście rozmawiałem z wieloma osobami, które do mnie przychodziły, jak się do tego zabrać, i powiem wam, że no, rzeczywiście ta wiedza, jak do tego dobrze podejść, jest, jej po prostu praktycznie nie ma. Bo musimy pamiętać, że my jako kupcy musimy patrzeć na dwa rodzaje inflacji i połączyć to jeszcze z cenami producenckimi, PPI, czyli Producer Price Index, indeksem cen producenckich. Tylko połączenie dwóch specyficznych rodzajów inflacji, to jest inflacja bazowa i inflacja całkowita, plus połączenie tego z tym, ile w danym sektorze albo kraju rzeczywiście wynosiła inflacja producencka, czyli to, ile rzeczywiście płacono za produkty, jest dobrym miksem do tego, żeby w jakiś sposób spróbować w miarę normalny sposób ułożyć formułę cenową do takiej inflacji. Ale to jest taka dygresja. Spójrzmy na ropę naftową tutaj. Dobrze. Ropa naftowa może nas zaskoczyć. Uważam, że tutaj, patrząc na to technicznie, takie wykresy robimy właśnie na warsztatach i one naprawdę dają zupełnie inny poziom zrozumienia tego, co na rynku się dzieje. Ja myślę, że ta ropa naftowa ma duże szanse, żeby gdzieś podejść w okolice $100, czyli około 20% od tego, co teraz mamy. Może nawet do 105. Nie zdziwiłbym się. Także ropa naftowa, tutaj jest delikatne ryzyko, że tutaj możecie się coś stać. Nie będę teraz tłumaczył, w jaki sposób to analizuję, ale ten rynek jest dosyć silny. Gaz naturalny to jest super fajna dla nas informacja, dlatego że, teraz ja tutaj zrobię na miesięczny. Proszę zobaczyć, co się stało. Te spadki są drastyczne i ja bym się nie zdziwił, jak gaz naturalny by z tych 60, tutaj to jest chyba w dolarach, albo w euro, nie, to jest w euro, w 60 euro, gdyby spadł w okolice 40, nawet 30 tam kilku dolarów, czyli powiedzmy około 40% jeszcze w dół, myślę, że to jest bardzo, bardzo realne, szczególnie jeżeli będzie zima dalej taka ciepła i jeżeli uda się wypełnić magazyny w Europie na maksa. Myślę, że ten gaz po prostu tutaj będzie miał presję podażową. Ale jeżeli coś by się stało, a myślę, że w 2023 roku czymś zostać wystraszeni, czy rynki powinny zostać czymś wystraszone, myślę, że podejście z tych teraźniejszych poziomów do, powiedzmy, do 100 150 euro jest całkiem realne również, ale ja bardziej tutaj widzę na gazie tendencję w dół. Także tak to wygląda. Teraz możecie sobie sami odpowiedzieć, ok, czy ta inflacja będzie się podwyższać, czy nie. Nie sądzę, ale pamiętajmy, że inflacja jest liczona rok do roku, więc to już tłumaczyłem. Kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest coś, co nazywa się Baltic Exchange Dry Index. Wskaźnik, można powiedzieć, wyprzedzający. I to jest koszt fraktu morskiego dla tak zwanych suchych produktów. Głównie ruda żelaza, stal, zboża, węgiel również. I on pokazuje bardzo fajnie zapotrzebowanie na transport. Tak jak widzicie tutaj, zapotrzebowanie na transport musiało spaść, bo ceny bardzo mocno spadły. I to oznacza, że aktywność gospodarcza w różnych częściach świata, Baltic Dry Index, on uwzględnia 20 różnych szlaków handlowych, jest po prostu widać, że to najprawdopodobniej wynika z pewnego rodzaju zastoju. Także to jest wskaźnik, który nam mówi, że 2023 rok może być pod znakiem po prostu schłodzenia dalszego gospodarek. Były pytania o rynek surowców. Okej, jeżeli chodzi o bardzo szeroki rynek surowców, on wszystko zawiera, energię, metale, bydło. Tutaj widzimy też bardzo dużą korektę, natomiast też nie przewiduję, żeby tutaj się to dalej bardzo mocno gdzieś w dół toczyło te ceny. Raczej myślę, że będziemy mieli konsolidację tej, ewentualnie może jakieś odreagowanie ze względu na słabego dolara, bo dolar teraz bardzo traci. Może w okolice tutaj 700, czyli powiedzmy około 15% do góry na bardzo szerokim koszyku surowców. Tutaj bym się nie zdziwił, natomiast myślę, że raczej będzie to tutaj w tym zakresie, chyba żeby się jakaś wojna wydarzyła, jakiś konflikt na Tajwanie albo jakieś bankructwo na przykład dużej instytucji finansowej, które by wprowadziło rynki w totalną panikę, wtedy będziemy na wszystkim widzieli potężne zjazdy w dół. No i wtedy trzeba od nowa analizę zrobić. Stal. Stal widzimy tutaj doskonale odzwierciedla to, co ten Baltic Dry Index. Stal bardzo mocno staniała. Chiny spowolniły, jeżeli chodzi o produkcję stali, a Chiny są największym producentem, więc to też pokazuje, że ten zastój raczej przed nami jest. No, ale tutaj nie sądzę, żeby jakaś tam super tragedia była. Po prostu będziemy przechodzić, mam nadzieję, w miarę spokojną recesję. Indeks metali przemysłowych. I znowu, te wszystkie wykresy, które tutaj pokazuję, to tego typu rzeczy wyjaśniamy, jak to robić, jak interpretować przede wszystkim na warsztacie. Indeks metali przemysłowych, tutaj jest nikiel, miedź, cynk, ołów i coś tam jeszcze było, jeszcze jakiś jeden. Tutaj widzę, że też to powinno oscylować w okolicach tego, gdzie jesteśmy teraz. Ja bym powiedział, plus minus 5 do 10% w 2023 roku. Także generalnie na surowcach myślę, że nie powinniśmy się obawiać, ale wiele z tych spadków nie jest jeszcze uwzględnionych w kontraktach. To znaczy, jeżeli macie na przykład rewizję cen z dostawcą co pół roku, to myślę, że pierwszy kwartał, drugi kwartał może być fajnymi kwartałami na pokazanie oszczędności w zakupach. Dobrze. Teraz tak, jeżeli chodzi o euro, to już mówiłem, euro uważam się ma szansę umacniać, nieznacznie, ale myślę, że ono już ma najgorsze najprawdopodobniej za sobą. Nie zdziwiłbym się, gdyby euro jeszcze tutaj gdzieś poszło w dół, powiedzmy o 10%, żeby przetestować te tutaj poziomy, które zaliczyliśmy wcześniej, ale ogólnie poprzez te stopy podniesienie stóp procentowych euro powinno dostać trochę wiatru w żagle, a razem z nim złotówka. Ktoś się pytał o tworzywa sztuczne. Tworzywa sztuczne generalnie są skorelowane z ropą, więc jeżeli ropa będzie szła do góry, to tworzywa sztuczne też będą szły do góry, a jak będzie sobie tak stabilnie chodziła albo nawet spadnie, bo tak też może się zdarzyć, to tworzywa sztuczne również za nią podążą. Tam korelacja jest bardzo duża. No dobrze, to teraz już ostatni slajd, podsumowanie i mamy tylko 8 minut z tego, co widzę, ale to nic, możemy jeszcze kilka minut przedłużyć. Miał być panel dyskusyjny, jak zwykle się z czasem nie wyrobiłem, za co przepraszam. Dobrze, więc tak, ceny gazu, podsumowanie, ceny gazu według mnie powinny być raczej stabilne i z tendencją spadkową. Ropa naftowa może negatywnie zaskoczyć, może jakieś 20% na plus, jeżeli tam to embargo wejdzie i tak dalej, to rynki lubią tak straszyć. ale myślę, że tutaj żadnych szokujących rzeczy nie powinno być. Rynek surowców, metale przemysłowe, stal powinien być stabilny z tendencją spadkową. To jest pierwsza rzecz. Tworzywa sztuczne korelują z cenami ropy. Jest ryzyko wzrostu ceny, ale niespektakularne, myślę. Euro powinno się umiarkowanie umacniać. USD będzie raczej pod presją, więc to jest dobry czas być może, żeby trochę tych USD zakupić sobie, na przykład żeby się zabezpieczyć przed spadkiem wartości złotówki, bo złotówka to tam będzie śmieć, to jest kwestia czasu, ale nie śmieć za 1, 2, 3 lata, tylko może za 10, 15. Także tutaj myślę, że fajne się poziomy na zakup dolara pojawiają dla tych, którzy chcą się trochę zdywersyfikować. Inflacja będzie się stabilizowała i powinna spadać w 2023. Przez spadek rozumiem spadek dynamiki, czyli miesiąc do miesiąca powinniśmy widzieć niższe odczyty, ale pamiętajmy, że te odczyty trzeba dodać do tego samego miesiąca w zeszłym roku. Czyli w Polsce może to być, myślę, ze 40% przez 2 lata. I pamiętajmy, że jeżeli się zgodziliśmy na podwyżki cen u dostawcy, że są 2 rodzaje inflacji i łączymy to zawsze z PPI, czyli ten Producer Price Index. 5. rzecz, następny cykl rozpocznie się od obniżek stóp procentowych. To jest jedna bardzo łatwa rzecz, którą powinniśmy monitorować, bo to nam naprawdę da niezły timing do zrozumienia, kiedy się następny cykl zacznie. Więc obserwujmy, co robi pani Lagarde i pan Powell, jeżeli jeszcze będą piastowali te stanowiska. Ale w 2023 rynki jeszcze mogą być rozchwiane w pewnych zakresach, ale mogą być rozchwiane i myślę, że zakończenie wojny między Ukrainą a Rosją to przyniesie bardzo dużą stabilizację, szczególnie w Europie. Wtedy możemy mieć bardzo dużą euforię. No, miejmy nadzieję, że to się wydarzy. I ostatnia rzecz, krytyczne jest monitorowanie dostawców pod względem zdolności obsługi długu. Pamiętajcie, stopy procentowe wyższe to jest to, co się dzieje u nas z kredytami. Dużo ludzi ma problemy. Dostawcy dokładnie to samo przeżywają. Spytajcie się, czy mają kredyty na przykład na stałą stopę procentową. W Polsce to nie było takie popularne, ale są dostawcy, którzy mieli takie linie kredytowe. Zobaczcie płynność. Jak oni zabezpieczają sobie kapitał obrotowy na bieżącą produkcję, czy mają jaki poziom zadłużenia, te rzeczy naprawdę trzeba robić. I nie patrzcie w raporty DNB, bo to jest tak jak patrzenie na galaktykę, która 1 000 000 lat świetnych temu wyemitowała światło i my to dopiero widzimy. To jest tak jak z raportu, to są właśnie raporty DNB, to nam pokazuje po prostu sytuację, której już dawno nie ma. Więc pod kątem zdolności obsługi długu, zadłużenia, płynności finansowej poproście o po prostu świeże dane. I nie odpuszczajcie tego, bo będzie dużo bankructw według mnie. ESG, czyli to Environmental Social Governance, Zero Net Trend, będą z nami na stałe. Uwzględnienie tego w waszych modelach oceny dostawców, strategiach sourcingowych będzie obowiązkowe, więc warto już do tego powoli przysiadać. I na tym chciałbym zakończyć moją część. Większość czasu zjadłem, ale czekam na pytania, czy były jakieś pytania i czy ktoś by chciałby zadać jakieś pytanie. Tak, Magda pisała na czacie, jaki jest wpływ wojny technologicznej na gospodarkę Chin w tym roku? Wpływ jest taki, że Chiny... Powiem tak, może zacznę od tego, że Chiny są uważane, że do 2030 roku będą największym producentem półprzewodników na świecie. Stany Zjednoczone się zorientowały trochę po nie w czasie i próbują odciąć Chiny od technologii, szczególnie od nowoczesnych linii technologicznych. Z drugiej strony Taiwan Semiconductor, czyli firma, która ma 65% rynku, zdecydowała, że będzie zainwestuje w Stanach Zjednoczonych i to chyba $40 miliardów. Dwie fabryki chcą powstawić tam, żeby po prostu odciąć się od ryzyka militarnego między Tajwanem i Chinami. Stany Zjednoczone oczywiście im to częściowo sfinansują i dla Stanów Zjednoczonych to jest również być albo nie być. Stany Zjednoczone chcą mieć tą najnowszą technologię przy sobie i jeżeli chodzi o wpływ na gospodarkę Chin, to ja myślę, że mogą mieć zadyszkę taką technologiczną, ale to nie potrwa długo, to jest kwestia, myślę, 3 do 5 lat, kiedy po prostu tą technologię i tak zdobędą. Jak to może wpłynąć? Myślę, że może to wpłynąć w taki sposób, że będą po prostu tarcia między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, czyli to pewnie będą jakieś znów embarga, jakieś wojny handlowe, Więc generalnie myślę, Chiny tutaj na pewno to odczują, natomiast w jakim stopniu ciężko mi powiedzieć. Jakie są predykcje dotyczące rynków komponentów elektronicznych? Połączony temat. 2023 będzie jeszcze ciężki, przynajmniej pierwsza połowa, dlatego że zmienia się technologia produkcji półprzewodników. Teraz Taiwan Semiconductor jest najbardziej zaawansowany i oni tam wchodzą w technologię 2-3 nanometry. Inne firmy są tam gdzieś na poziomie 7-5 jeszcze, ale problem jest w tym, że, że nikt nie chce inwestować w starą technologię. Czyli zapotrzebowanie jest, ale w związku z tym, że inwestycje już idą na nową technologię, to nikt nie będzie zwiększał po prostu mocy produkcyjnej dla starej technologii i to będzie przyczynkiem do tego, że te braki powinny się utrzymać. Ale z czasem przemysł i design tych komponentów elektronicznych zacznie przechodzić na te nowe technologie i wtedy tego capacity będzie dużo. Ja mogę powiedzieć od 2010 roku, ja w elektronice dużo pracowałem i to jest trzeci kryzys, jeżeli chodzi o elektronikę w mojej karierze od 2010, ale ten jest najpoważniejszy, bo jest bardzo fundamentalny. Także tak tutaj bym odpowiedział szybko. Macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Edyta pyta o prognozy dla aluminium. Aluminium, tak, o, to jest właśnie ten, o którym zapomniałem w tych metalach przemysłowych. Aluminium powinno się utrzymywać stabilnie. Teraz tak, dopóki się nie rozpocznie cykl obniżania stóp procentowych, to na rynku surowców nie będziemy mieli tutaj fajerwerków. Aluminium wyskoczyło, dlatego że Rosja po pierwsze odcięła swoją podaż, ale to zostało w jakiś sposób tam zniwelowane innymi po prostu źródłami. A po drugie, aluminium jest cholernie, o przepraszam, to muszę wyciąć, strasznie energochłonne. Patrząc na gaz, który jest używany w produkcji aluminium, patrząc, no węgiel tam trochę poszedł rzeczywiście do góry, ale generalnie energia powinna być na stabilnych poziomach. Są to poziomy, tak jak widzieliśmy, sprzed tego całego szału w 2022 roku, więc ja uważam, że aluminium po prostu zejdzie do poziomów, na których jest. Nawet mogę sprawdzić tutaj. Może jest jakieś jeszcze pytanie, a jeżeli nie, to ja szybko sprawdzę sobie aluminium. Sobie live zrobimy tutaj. Zobaczymy, czy nam bar chart coś pokaże. Aluminium marzec, Comex. No dobra, to weźmy aluminium marzec. No tak jak mówiłem, tak, bardzo, rynek on jest neutralny teraz, tutaj widać po tym wskaźniku, on jest neutralny i ja myślę, że to aluminium może na fali jakichś tam pozytywnych newsów, rozluzowanie między Rosją i Ukrainą, jest ryzyko, że on może gdzieś tutaj podejść do granicy 3000. Tutaj to są chyba dolary. Natomiast ja bardziej bym widział to jako coś bardzo takiego krótkiego i raczej widzę tutaj aluminium konsolidacja w okolicach 2000, powiedzmy 250, 2600. W tych może jakby poszła jakaś duża, jakby się coś poważnego wydarzyło, to do 2000, ale generalnie to jest ta pasta do zębów, o której mówiłem. Te ceny, one wyskoczyły. Ich już nie da się schować do tej tubki, one już nie zejdą najprawdopodobniej nigdy w te takie, no nigdy nie można też mówić, ale szansa na to, że one gdzieś tutaj zejdą do 1500, do tych starych poziomów jest marna. 2000 uważam, że to może być taki nowy poziom dla aluminium, który można sobie zakodować jako taką podłogę. Także tak to widzę. Nie widzę nic tutaj niepokojącego na aluminium. Janusz ma jeszcze pytanie. Witam wszystkich. Czy słychać mnie? Tak, słychać. Tak. Jaromir, mam takie pytanie natury ogólnej, bo odnoszę wrażenie, że ten rok, znaczy ten właściwie 22, to mimo wszystko był ogromny element spekulacji, takiej pazernej chęci wykorzystania i maksymalizacji zysków w krótkoterminowym okresie i do tego jeszcze bym powiedział wykorzystanie swoich dominującej pozycji w wielu obszarach rynku, jeśli chodzi o producentów chińskich, Mhm. I oni po prostu odcinali, mieli taką możliwość, odcinali kupony na tyle, ile rynek pozwalał. I obawiam się, czy nie będziemy mieli coraz częściej do czynienia z takimi zjawiskami, bo można to zrobić, nie? Do tego jeszcze dochodzi nieuczciwa konkurencja. Mówię tutaj o swoim obszarze jakichś tam surowców, gdzie mamy sankcje, a mimo wszystko gdzieś te surowce przeciekają i globalsi kupują. Później walczymy cenowo ze sobą. Taka trochę podwójna moralność. Mam ogólne wrażenie, że w bardzo ciekawych i w bardzo dynamicznych czasach żyjemy, które po części mogą być jakoś tam sterowane przez tych wielkich udziałowców rynku. Tak, i one, te rynki są animowane przez nich, no to jest jasne. One są przez nich animowane, te wszystkie ruchy spekulacyjne, one wynikają z jednej rzeczy i to jest to źródło, do źródła musimy. To jest zbyt duża ilość pieniądza w gospodarce. Inflacja powstaje wtedy, kiedy, wiecie, inflacja nie powstanie bez akceptacji portfela. Ja bym to nazwał akceptacja portfela, to znaczy dopóki transakcja nie zostanie zawarta, to inflacji nie ma. Jeżeli nie będzie środków na to, żeby cenę podnieść, czyli nie będzie dodrukowywania ciągle tych pieniędzy, to nie ma możliwości, żeby rynek się zachowywał w taki sposób, jak będzie. Po prostu rynki są rozregulowane przez banki centralne, które w nieodpowiedzialny, totalnie sposób po prostu kreują walutę z powietrza. I co gorsza, ja uważam, że jest to zrobione celowo, ale nie pod kątem takich może jakichś teorii konspiracyjnych, że ktoś tam steruje, bo wiadomo, że oni sterują tymi procesami gospodarczymi, ale inflacja jest potrzebna rządom na całym świecie, żeby zniwelować potężny dług, który jest niespłacalny. Więc to, co się dzieje, to jest, mamy masę pieniądza, mamy zadłużenie, powstaje inflacja, ci, którzy mają dług, ten dług im znika magicznie, no bo jest inflacja, czyli na przykład tak jak w Polsce teraz 20% rocznie im ubywa, a nam, ludziom, którzy oszczędzają, którzy mają oszczędności, my tracimy te pieniądze, czyli jest magicznie transfer robiony po prostu poprzez inflację transfer majątku. I teraz całe clue jest w tym, żeby zrozumieć, że te mechanizmy tak działają i naprawdę patrząc na odpowiednie wskaźniki i robiąc odpowiednie wykresy, my jako kupcy w działach zakupów naprawdę możemy z dużo spokojniejszą głową podejść do pewnych zjawisk. Jednym ze zjawisk, to ta spekulacja, o której mówiłeś, i już kończę wypowiedź swoją, na surowcach była spowodowana jednym takim fenomenem, bym powiedział. Mianowicie, gdybym się was zapytał, nie wiem, rok temu czy 2 lata temu, ci, którzy kupowali stal, żebyście poczekali trochę, żebyście nie akceptowali każdej ceny, którą wam dadzą, to każdy powie, nie mogę, bo ja muszę produkować. I każdy po prostu podbijał tą cenę na rynku, bo były pieniądze. Tak właśnie te procesy zachodzą, ale to jest krótkotrwałe. I po wielkich pikach zawsze nie było takiego rynku, który po wielkim piku by po prostu nie skorygował. I to, co widzieliśmy na gazie, na drewnie, na stali, to jest typowe. Także masz zupełnie rację, tutaj się zgadzam. Nie wiem, czy coś dodałem do twojego pytania, czy odpowiedziałem, ale to by było tyle z mojej strony. Tutaj. Nie, dzięki. Mhm. Dzięki. Wyczerpująco. Jaki rodzaj transportu? Jakie są prognozy w związku z użyciem zielonej energii w przemyśle? Prognozy na najbliższe lata. Musiałabyś, Magda, trochę ty sprecyzować, o co ci chodzi, możesz się włączyć, wiesz, werbalnie powiedzieć, bo nie bardzo rozumiem tutaj clue pytania. Chodziło mi troszkę o te tendencje, że w związku z tym kryzysem energetycznym, jaki teraz mamy, dużo firm, zwłaszcza w zachodniej Europie, stara się w tym momencie uniezależnić poprzez te wszystkie odnawialne źródła energii, swoją produkcję, poprzez używanie w różnych procesach technologicznych, zwrócić tą sobie energię w obiegu własnym, używać bardziej energii słonecznej czy wiatrowej na własne potrzeby, mając własne elektrownie. I zastanawiam się, jak generalnie powinniśmy widzieć to jako w kontekście ryzyk też, idąc troszeczkę dalej, przy wybieraniu dostawców lub przy AE, bo wcześniej wspomniałem właśnie o tym, że musimy jednak sobie tą komercyjną listę tych ryzyk rozszerzyć, więc zastanawiam się, na ile właśnie te odnawialne źródła energii, czy te bardziej zielone źródła energii, prawda, niż węgiel, niż gaz, niż węgiel, mogą być wykorzystane i powinny być uwzględnione również w ryzykach. I jakie ty może ze swojej perspektywy widzisz w tym momencie wzrost zainteresowania dostawców tak naprawdę tym tematem? Tak, tak. Dostawcy mają zainteresowanie wynikające z legislacji, to znaczy dostawcy i cały przemysł został i zostanie zmuszony do tego, żeby jak najwięcej zielonej energii używać albo kupować certyfikaty węglowe. Magda, czy ty może widziałaś ten webinar Zeroemisyjność, który nagrałem w grudniu z Julią, czy nie? Nie, chętnie go obejrzę. A, dobrze. To napisz do Julii, bo ten film jest niepubliczny, nie chcieliśmy go tak jeszcze za bardzo, bo tam jest naprawdę dużo, bardzo takiej ciekawej wiedzy, której praktycznie, prawdopodobnie nie znajdziecie na razie nigdzie. Tam mówię o tym właśnie, o co pytasz. Mówię o zagrożeniach dla przemysłu stalowego, mówię o zagrożeniach legislacyjnych, ale też takich prywatnych, także bardzo polecam. Jeżeli chodzi o to, tak bardzo szybko odpowiem i jeżeli ktoś, do wszystkich apel, jeżeli nie widzieliście tego webinaru Zeroemisyjność, to bardzo polecam, napiszcie do Julii i ona wam wyśle link, bo to jest materiał niepubliczny teraz jeszcze. I teraz tak. Ja myślę, że jest to fajny kierunek, żeby tą produkcję mieć coraz czystszą. Firmy będą w to inwestowały, natomiast ja widzę to bardziej jako aspekt PR-owy, który będzie również uwzględniany przez na przykład kupców, którzy będą takiego dostawcę wybierali. Uważam, że konsekwencje tego całego trendu net zero będą takie, że my jako kupcy będziemy mieli to w swoich modelach oceny dostawcy czy audytowych modelach i jeżeli dostawca nie będzie spełniał pewnych minimalnych kryteriów, na przykład powie ci, ty się go spytasz, czy używacie energii odnawialnej, a oni powiedzą, nie odnawiamy, nie używamy, no i ty będziesz miała kryterium, kurczę, no go i taki dostawca nie dostanie biznesu, więc to uważam, że to jest naturalne, to się będzie działo, niezależnie od tego, czy to ma sens ekonomiczny, czy nie, a sens ekonomiczny, powoli zaczyna być taki średni, ale to jest trend, także to tak bardzo na wysokim poziomie i polecam obejrzeć właśnie ten webinar. Okej, dziękuję. Dobrze, tutaj Julia wrzuciła nam właśnie link. O, już od razu wrzuciłaś, czyli nie trzeba się nawet zapisywać. Tak. Bardzo polecam obejrzeć. Myślę, że będziecie zaskoczeni tym, jak ten rynek w ogóle działa i o co w tym chodzi, jak ktoś mówi o kredytach węglowych i tak dalej, także polecam. I łapki w górę zostawić, proszę. I jakiś krótki komentarz, że... Tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy nie ma pytań? Chyba Jaromir wyczerpał. Tak, myślę, że już zakończymy, bo i tak jesteśmy po czasie. Bardzo wszystkim dziękuję. Julia, może ostatnie słowo. Tak, na zakończenie chciałabym bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami i współtworzycie z nami tą społeczność i chcecie budować kompetencje Kupca 4.0. Staramy się wybierać takie tematy, które obecnie są na topie i są dość wymagające i tematy, w których widzimy, że ta oferta rynku nie jest zadowalająca, więc tym bardziej cieszymy się, że tak licznie przybyliście na nasz webinar. Ja jeszcze tylko mam jedną gorącą prośbę. O godzinie 20 wyjdzie prośba o komentarz pod postem na LinkedInie, tam będzie link, także skomentujcie, co myślicie o tym webinarze, skomentujcie, co myślicie o naszym wkładzie w rozwój zakupów, jeżeli chodzi o polskie przedsiębiorstwa. Wszystkie komentarze mile widziane, słuchajcie, lajkujcie, udostępniajcie, niech się niesie, dotrzyjmy do jak największej grupy kupców, jeżeli chodzi o polski rynek, bo czekają nas bardzo ciekawe czasy, ale spokojnie, myślę, że damy radę. Super, bardzo wszystkim dziękuję i trzymajcie się. Spokojnych rynków w 2023 roku. I udanych zakupów. I udanych zakupów, tak. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Dzięki, hej. Dzięki, cześć. Cześć, dzięki.